Siema, ze strony Towik, to jest 300 odcinek, wow, 300. To co mówiłem, tego samego dnia nagrywam po prostu od 20 minut dłużej. I już opowiedziałem w pierwszym odcinku, co się dzieje, więc w drugim nie muszę opowiadać. No, mógłbym po prostu opowiadać, jakby to byłoby serwer. Ale że na razie jest serwer dla nas, dla znajomych, gdzie gram sobie, po prostu chillujemy jakąś stronę, no to później bym ogarnął dla widzów ten serwer. Czyli to przekierowanie portów raz. Później przez bunci core łączy się tam, nie, tam modyfikuje się plugin, nadpisuje się chyba go, czy coś w tym stylu, że pierwszy taki port przez takie IP i to byłoby na domenę. Ten drugi. Tak, raz wydanie domeny to nic nie by było, bo drugi raz na domenę, bo na tym serwerze nie musiałbym domeny wykupywać, bo tylko po prostu byłoby chyba nazwane local host, coś w tym stylu, czyli lokalny host, i te jakby serwery będą odpowiadały. Czekaj, to porty też chyba będą się odblokowane być. Właśnie nie wiem w sumie, czy muszą być, czy nie. Powiem tak, jakbym to przetestował, to mógłbym szczerze powiedzieć. Ja nie przetestowałem, bo jakby muszę mieć dwa komputery jeszcze, albo coś w tym stylu, żeby, a to na każdym muszę tak trzeba zainstalować system. Na każdym zainstalować system na, powiedzmy, Windowsa. Bo Linuxa, chyba Linux ma inne IP, jeszcze nie wiem, nie kojarzę nigdy, bo Linuxa chyba tylko dwa razy korzystałem wyłącznie. Nic razy nie korzystałem z Linuxa i bym musiał dowiedzieć się. Fajnie. Creeper wybuchł mi z tyłu. Pierwsza śmierć. Tylko skąd? Oto jest pytanie. Skąd się mi pokazał, żeby wybuchnąć, jeśli jest jasno. O! Stamtąd. Aha, ja nie. Ja kurwa nie mam jak. Teraz. No to teraz druga śmierć by była. Dzięki, szkielet. Teraz spal się. A jak mnie nie zabijesz? Uff. Czy się tam respią? Prawie przeżyła. Całe szczęście. Miecz mnie przeżył. Nie, miecz jest, ów. Kilo przeżył. Najważniejsze. Czyli tam jest ciemno. Czyli muszę tam oświetlić. No to ty jesteś, tak? Jesteś na kilka. A się kręci jak smoła. Gdzieś stąd pewnie się respią. Aha, pewnie ta. Pierwsza śmierć, już nie dwie, jedna śmierć już jest. Spoko. Dobra, tak jeden mi wystarczy. Ale stąd to kopię. To będę musiał pamiętać, żeby oświetlać. Pewnie. Kieszle, to zbuduję dom już. To nie będzie mi potrzebne. To już nie będzie mi jakąś stronę potrzebne. Ale mówiąc o tych portach, to za wszystko. Jeżeli zadziała jak powinno i nie musiałbym przekierowywać portów jeszcze w routerze, to byśmy mieli po prostu serwer. Ale że musiałbym mieć dwa komputery jeszcze. Patrząc na to, patrzeć na to, że muszę jakby mieć te serwery jakoś postawić, podstawie, to nie jest jakiś tam problem, bo tam muszę. Tylko nie wiem, czy na każdym serwerze muszę te same pluginy wgrywać. Jeżeli tak, no to trochę by było siedzenia. Skonfigurowanie by nie było już trudne, to przekopiowanie pluginów stąd na, powiedzmy, taki tamten serwer jest nie jakimś dużym. Jakimś, nie jest jakimś dużym. Tom. Że muszę to robić, bo
Jest takie czasu, po prostu chłonę, po prostu nie zabiera tak czasu, dlatego że nie muszę tam dużo wtedy konfigurować, ale muszę po prostu przekopiować tam na pendrive, coś tam sobie logi wziąć, to wszystkiego i wtedy robić. A żeby to zrobić, to tak czy owak muszę mieć już postawiony drugi serwer i sprawdzić na drugim serwerze. Jeżeli patrzeć na to, że dobra, działa, no to z trzecim nie będzie jakimś problemu, bo wtedy trzeci to jest mieć komputera następnego lub serwera. Ale serwer taki stacjonarny, powiedzmy na piwnicy, no to kosztuje jeżeli licząc tak tanio, no to nie wiem, z 300-500 zł, a powiedzmy licząc na dodar 4, no tak z 10 koła trzeba byłoby liczyć na powiedzmy postawienie, bo tam można powiedzmy dwa procesory, powiedzmy chyba Intela, to co pamiętam, karetka, fajnie. Dwa serwery postawi, wtedy serwer, taki powiedzmy 1000 tam, dwa procesory można wsadzić, dobra, Intela, Xeon czy jakoś tam i po prostu na tym skonfigurowanie tego ten to wtedy mógłbym podzielić, ale chyba też by nie zadziałał, nie wiem, bo nie patrzyłem czegoś takiego, czy mogę sobie chyba żeby wait, a to bukit byłby. Bo chyba, że jakby nie zaliczyło, to bym postawił jednak na powiedzmy jeden komputer, jest drugi serwer na powiedzmy na Spigocie, coś tam, ale będzie to same IP chyba. To co wiem, będzie to same IP, ale po prostu jakby od zera się zaczynało. Chyba. Ale nie wiem. Trzeba by zobaczyć. Chyba dostanę kilka razy damage'a. Na luzie. Dobra, trzy serca, uff. Trochę zrobię na hardcore'ach. Patrzeć na to z perspektywy. No dobra. Gdybać gdybaniem. Jeżeli będzie w tą stronę działało, spoko. To już mamy jakby serwery po prostu postawione. Musimy zobaczyć, czy powiedzmy ściągając drugi serwer, dając jakbyś tak jakby inny serwer, czy pewnie by zadziałało. Mógłbym też powiedzieć, że pewnie by zadziałało. Jakby zadziałał tak, no to ten komputer powiedzmy z upgrade'owaniem do tych 32 giga danie na każdy serwer powiedzmy nie, na każdy serwer powiedzmy po 30, po 16 giga mamy 32. To musiałbym mieć tutaj 64 tak samo. Ale nie, dać powiedzmy taką liczbę, taką fajną. 4 giga zawsze pamiętać muszę. W sumie albo zużywając całą prawie pamięć, 4 giga przypisać tam. Przez system zawsze przepiszę tyle. To trzeba zawsze pamiętać. Dopisać sobie powiedzmy taką 9 na 1, 9 giga następny lobby. No powiedzmy po 9 giga przepisać sobie. Powiedzmy na każdy tam serwer. Na lobby powiedzmy 4 standardowo ustawić sobie. I wtedy jest jakby serwer dostępny 2 czy 3 razy. 3 razy. No, 2 razy. Jak tak zadziałało, to w sumie byłoby spoko. Bo wtedy jakbym miał jakby lobby by było na inne jeszcze survivalu, to na innym survivalu i tak dalej. Jeżeli tak zadziałałoby, no to spoko. To już mamy gwarancję taką założoną, że działa spoko. Tylko jest w tym teraz pytanie z portami. Jeżeli można było powiedzmy, powiedzmy na jeden komputer czy serwer pisać, to tam jakiś jest problem, żeby to się uruchamiało. Ale zależy jeszcze jak będzie chodzić to wszystko. Czy
Jeden port wystarczy, czy potrzeba dwa, trzy porty o otworzeniu. Ale wtedy domen nie możemy wykupywać tak człowiek, bo... No i na serwery, bo tam później się wpisuje IP tam chyba publicznie, nie wiem, nie pamiętam. Coś w tym stylu, czy IP tego serwera z portem i to tyle. To nie jest jakiś tam wyczyn ogromny. Jakby zadziałało tylko, że po prostu port, powiedzmy serwera, powiedzmy na IP tak sobie przypisuje się, to zadziałoby, no to nie wiem. Okej, by było, bo tak czy owak działałoby, no to spokój by się, byłby serwer, powiedzmy byłyby 3 serwery na jednym kompie. Czy serwer byłoby na jednym kompie? Nie, powiedzmy, miałbym szczerze maszynki i nie miałbym to jednego serwera. Na te lobby pewnie. Czy pewnie musiałbym się albo logować tam jako na drugim koncie lub coś na tym stylu w Minecrafcie, że jakby jestem graczem, ale nikt nie wie, że jest adminem wtedy, no to coś. Więc tak, loguje się jako gracz, tam daje sobie powiedzmy przez konsolkę SV-kę, czy tam tenże gracze nie widzą, że niby wszedłem z serwera, czy po prostu jestem niewidzialny. Coś w tym stylu. Wtedy widzieć drugi czat, ale to jest jakby już takim poza programem takim, że to trzeba zrobić. To już takie by było, jest to jest. Jakby się powiedziało. No ale to musiałbym posprawdzać, really, musiałbym to posprawdzać, czy tak by zadziałało, czy nie. To jest jakby przyszłe plany z aktywowania serwerów dla widzów na własnym komputerze drugim. To jest jakąś stronę. Trzeba by było zobaczyć. W ogóle. Trzeba by zobaczyć, czy zadziała, coś takiego. Czy powiedzmy te serwery, dobra, będą działały. Nie ma spina ani nic, no to wtedy. Ale nie. Tak czy owak miałbym chyba trzy maszyny spalone. No tak, bo. Dobra. Jako gracz mogę bić, ale będę miał tak czy owak trzy maszyny odpalone na komputerze, bo musi każdy serwer zaczytać to wszystko. I pewnie będę musiał podpiąć logblock, to tam. Logblock już podpiąłem sobie, bo tam mam specjalną aplikację taką, która jest na logblocka, tam te wszystkie te, no to jest jakiś tam niedużym wysiłkiem do zrobienia. No ale no. To co mówiąc, to jest do sprawdzenia w takim planie, że jeżeli zadziałałoby z serwerem, jakbym chciał, że lobby by zadziałało i już byłoby z tym portalem to wszystko, nie musiałbym podawać portu przekierowywania na tym. No. Kurde. Nie mogę wysłowić się. Jakby tak działało. Jakbym chciał, że jakby porty działają, powiedzmy już przekierowywać, no to już wtedy jest tak jakby taka równowaga, że będzie działało, no to jest jakiś tam spoko luz. Tutaj dwa, tu dwa, cztery, sześć, osiem, dziesięć, dwanaście, czternaście, szesnaście, osiemnaście, dwadzieścia, 22, 24, 26, 28. Po 28, czyli nie jest po 20, tylko pewnie po 28. Dobra. 28 musiałbym w tą stronę pójść już. A nie, przerobiłem sobie trochę drewna. Dobra, tyle wystarczy. Dobra. To jest to, co mówię o tym serwerze. Jest przyszłym planem.
gdzie by się udało już z tego wyniknąć, że działałoby, no to by mieliśmy survival. Ja z kolegami miałbym następny, ja miałbym z kolegami, z koleżankami nawet, serwer, gdzie by to wszystko działało, gdzie to wszystko byłoby osobne, w stronę tego, że my gracie, my też gramy i tyle. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 i to jest niby 28 kratka. I jest zgodny. Dobra. Jakby to co mówię z tym serwerem, to jeśli to wypali, no to wypali, to wygracie, my gramy i wszystko jest spoko i tylko wtedy tutaj musiałbym dać, bo tutaj są set-homy dawane. Jest taki plugin na set-homy. Musiałbym dać, nadać rangę, gdzie gracze mają maksymalnie powiedzmy 4 czy 10 homów, maksymalnie. Raz mamy powiedzmy 50, coś w stylu takie tam, te piratowate rzeczy. Ale to jest jakby taką stronę do zarządzania z tym. Jakby to zadziałało. Tak. Nie wiem po co szczerze zaczynam taką gadkę, jeżeli w ogóle nie mam trzech serwerów postawionych na komputerze. Nie sprawdzam tego jeszcze. Ja mogę w sumie mówić, bo jeżeli to by wynikło, że działałoby to wszystko, ten, no to już musiałbym dać na kuboidy, powiedzmy plugin specjalny, albo w jakimś internecie znaleźć sobie po przekonfigurować, albo napisać go, to trochę byłoby mi zajęło pewnie. Napisanie go to byłby jakby napisany, byście mogli, my byśmy grali, mieliśmy też by kuboidy, to wszystko. Jest jakąś stronę do przemyślenia, że to może zadziałać. Jest taką nowiną, że dobra, zadziała, koniec, kropka. Wszystko jest. Ale zależy od tego, czy uda się w tą stronę, że wszystko zacznie działać pięknie, cacy. I zależy jeszcze jak OVH. Gdzie tą domenę wykupiłem typowo. Będzie funkcjonowała z tym, że nie wywalą, że znowu mi się nie spalą serwery. Bo jeżeli by się spalił, no to z domeną dupa, to bym musiałby włączyć serwer, poczekać dopóki jakby była, powiedzmy, domena zakupiona od nowa lub by mi oddali ją. Nie wiem jak to by było wtedy. No to wtedy jest jakby znowu serwer jest w jakąś stronę. Że po prostu domen nie było to wszystko, to jest spoko. To jest jakby takie przyszłościowe plany, że jeżeli działa, to będzie działać. Ale to jest na razie jakby te plany przyszłościowe, bo to trzeba na początek. Trzeba było wykonać na początek upgrade komputera, żeby później o tym pomyśleć, później tam zaupgrade'ować ramy. I zobaczeniu. Jeśli by tak zadziałało, to spoko. Byłyby serwery. Byłby jakby trzy serwery na jednym kompie, które chodzą. To wszystko. Ale pewnie byłby włączony od 23 czy od 24 po prostu ten komputer, bo on nie będzie 24 na 7 chodził, powiedzmy. Tylko serwery zawsze chodzą 24 na 7. Upewniając się, że to tak chodzą, no to by tak zrobić, chyba że nie wiem. To jest bardzo dużo jakby do ogarnięcia w tą stronę, że trzeba to zrobić. Że takie jest ten pomysł. Jest to cały pomysł jest w mojej głowie. Ale jakby jestem się na utrzymaniu rysy, no to tutaj trzeba było wszystko uzgodnić, że musimy się dokładać. To jest taka duża pierdowata rzecz. Że tutaj trzeba wszystko. Nie wiem czy to tak naprawdę. Nie na pewno tu. To jest jak powiedzmy tak, jeżeli się uda, no to spoko, to się udało tak jakby. To jest jakby
te plany przyszłościowe, że to jakby zadziała. Ale pewnie zadziałać, co zadziała w jakąś stronę, bo to nie jest jakiś tam. Tam tylko to jest jeszcze jakby w fazie takiego rozwoju, że musi to działać. No tak. Jeżeli wszystko się uda się po dobrej myśli, to jeżeli się uda, no to by się sprawdziło. Ja bym to sprawdził. Na nie się to zadziałało. To nawet to będę miał domenę mam, tylko pewnie jeszcze zmienię nazwę. To będzie mieć jakby survival. Przez za mnie stworzony. Dwa razy kliknąłem to. O, zacząłem gadać głośno i co? My co, widzimy się na następnym odcinku. Trzymajcie się. Hej, hej.